Witam was, cześć widzowie, witam. Godzina 15:05 na naszych zegarach, 23:07 na naszych kalendarzach, a na naszych termometrach spokojne, lecz nieagresywne 23 stopnie. Witam was bardzo serdecznie, witam, cześć, siemanko. Dzień dobry. Witam was, cześć widzowie, witam. Wczoraj dopiero usiadłem przy komputerze i stwierdziłem, że pogram sobie w Ligę Legend. No i słuchajcie, było wczoraj dymane. Zobacz to. No dobra, historia gier się nie odświeżyła, ale ważne, że ranga jest wczytana, tak? Została wbijana platyna trzecia, bez większego problemu. Także jeszcze w tym miesiącu wbijam widzowie Diaksa jak coś. W ogóle patrzcie, kurwa, patrzcie co z botem Kasprem żeśmy odpierdolili. Przez to, że przepuszczaliśmy donaty przez Stream Element, przez Tipli, to zbugowaliśmy donaty i wyszło, że 3 koła zarobiłem, nie? A tu patrz, a tu test wysłał, kurwa, dychę, a tu nagle, kurwa, 2 koła wysłał, nie? Z wiadomością, że jaś disa. Nie wiem, czy wy mieliście coś takiego, ja mam tak od zawsze, mnie wkurwili ludzie, którzy nie są, nazwijmy to, delikatni, jeżeli chodzi o wypożyczony sprzęt. Że na przykład, nie wiem, pożyczasz coś komuś i ten ktoś tak, kurwa, się obnosi z tym, wiesz, typu, nie wiem, pożyczasz komuś plejaka 5, a ty widzisz, jak on rzuca twoim padem, no przecież bym mu, kurwa, Byłem teraz z mamą wczoraj? Przedwczoraj byliśmy z mamą na parkingu pod Oszą polatać sobie dronem, bo w niedzielę jest pusto, więc po prostu poszliśmy sobie polatać dronem. No ja mamie daję tego drona i mówię, mamuś, rozłóż go. I ja tak, wiesz, myślałem, że ona się będzie ładnie, delikatnie z nim obląsiła, ona jak rozkładała jedno z tych ramion, to myślałem, że mi śmigło, kurwa, wyrwie. I mówię, małuś, kurwa, delikatnie. Co to za bolid na parapecie? To jest F75. To jest bolid Ferrari z 22 roku bodajże. Taki o, taką ma dupkę. Sorry, trochę ma kurzu na kołach, bo nim jeździłem, bo on jest na baterię, nie? Tutaj wymieniasz i normalnie masz pilocik i sobie nie możesz zakończyć. Amerykanie są specjalni, piszą miesiąc, data, rok, używają frenchłamiarki, to jakieś stopy, kilometrów używają mile, no nie, oni wszystkiego używają, no. Zauważyliście, jeżeli chodzi o taką najdziwniejszą przez Amerykańców używaną miarę rozmiaru, zauważyliście, że często jak jest coś dużego, takiego ultra dużego, to oni to porównują do rozmiaru Manhattanu? Dziwne to jest, kurwa. To jest coś gigantycznego i to jest na przykład rozmiaru 3 Manhattanów, nie? Albo rozmiaru 3 boisk, kurwa, do futbolu, albo czego oni z tym porównują często. Dla mnie nielogiczne są te Fahrenheity, jeżeli mówimy o miarach amerykańskich. Ja totalnie nie... A, tak, faktycznie! Często jest, jeżeli mówimy o wysokości, to często jest porównywane do iluś tam wysokości Statuły Wolności, albo wieży Eiffla. Ale naprawdę, ja nie rozumiem Fahrenheitów. Celsjusze są tak, k***a, wygodne. No bo tak, 0 to kiedy woda zamarza, a 100 kiedy wrze. I wszystko pomiędzy to jest od 0 do 100. A na bazie czego są robione, k***a, Fahrenheity w ogóle? Na oko? 100 Fahrenheita to jest straszny upał, 50 to jest chłodno, a trzaskający mróz to jest 0. 0 to zimno, straszny upał to 50, 100 człowiek umiera. A kelwiny? A, kelwiny są chyba podobne co nasze. To czym się różni kelwin od Celsjusza? Aha, nie, jednak nie. To tamta grafika jest błędna, bo tutaj jest, że przy kelwinach woda zamarza przy 273 stopniach. No to też, kurwa, sobie wymyślili, ty. Bo 0 u kelwina to absolutne 0, okej, a 0 u Fahrenheita to jest absolutne co? Gówno. Casino Monte Carlo. Ciekawe jakie są average stawki, jak ludzie grają w tym kasynie. Myślę, że takie wystawki typu 40 zł jak gra Giorgio, to tam raczej się nawet nie pokazuje, nie? Ja bym nie chciał, żeby jakieś dziady tak do okna zaglądały w samochodzie chyba. Trochę dziwnie. Zobacz, dosłownie chłopku podchodzi, k***a, w sandałach, dosłownie mi zagląda do okna. Trochę tak dziwnie, k***a. W sensie ja rozumiem, że pewnie właścicielom to nie przeszkadza, no bo po coś oni to auto parkują w takich miejscach, a nie w prywatnych garażach, nie? Jest to, że pewnie bezdomni w Monako dostają dziennie więcej jakby do kubka niż ja zarabiam rocznie. Co ten chłop podjechał? Podchodzi, czekaj, podchodzi, robi zdjęcie znaczka GTR i odchodzi? Aha. Ty, to jest auto ma ochroniarza własnego, k***a? Co to za fagas? O ja p***e. Ulala. Ulala. Ty, pociąg, k***a, ulicami jedzie. Normalnie tak, kurwa, pociąg turystyczny, ale ten Rothmansowe Porsche po lewej jakie ładne. Kurwa, kiedyś to było, kiedyś szlugi się reklamowały w F1, było fajnie, kiedyś był wajbik. Kiedyś to doktor mówił tak, jak cię boli brzuszek, proszę szluga zapalić, już nie będzie bolało. Ja p***le, chłop ma auto za tyle milionów i nie potrafi na parkingu zaparkować. Ja p***le. Po co wraca, kurwa? czyli dosyć kontrowersyjna postać w świecie internetu. A ona nie zniknęła z internetu, żeby robić OnlyFansa? Czy ja coś źle połączyłem? Ej, w ogóle, Kremu, widziałeś jak ten TikTok, na którym ja wyzywam Fogatę, jaki viral poszedł p***ny? Czy to zrobiło ku... 180 koła, to jestem w szoku. Głośniejszych wydarzeń w jej karierze był z Fagatą. Spójrzcie, widzowie. Jest takie przysłowie, które okazało się być nieprawdą. Bo mówią tak. Kurwa, kurwa, łba nie urwie, a tu jednak se skakały do tych głów. Zagwózdka. Jak opisuje Masza, zwierzę było dla niej jak dziecko i najlepszy przyjaciel, a jego odejście i słaby stan psychiczny przyczyniły się do podjęcia decyzji o przerwie od internetu. Natomiast ostatnio była jakaś drama w internecie. No to mam mordę zakazaną. To niezły Voldemort. 15 lipca ogłosił... co ja mówiłem? A, no że ostatnio Polaczki się zesrały strasznie, że jakiś tam doktor polonistyki powiedział, że pies zdycha, a nie umiera i strasznie byli Polacy zesrani. I bawi mnie po prostu jak to, że Polacy jednocześnie mówią, że nie możesz mówić, że pies zdycha, bo to jest mega niemiłe dla pieska, a jednocześnie ci sami fajno Polacy mówią, że dzieci to są kurwa kaszojady, śmiecie małe i syny krzyczące. To jest... ja pier... Jakbym mógł mieć teraz zwierzaka, chcę zespałnić się na chacie, to bym chciał szopa. Szopy są takie zajebiste, k***a. Z szopem bym se siedział, myśmy wpierdolili popcorn, k***a. Na swoją obronę powiem, że prawie umarłam, bo przez nerki... Dobra, ale czemu kobiety w social mediach mają jakiś taki dziwny... No nie wiem, że się k***a ciągle żalą tylko. Słyszeliście kiedyś, żeby taka Masza czy Fagata to była szczęśliwa z życia? No nie. A zobacz, a taki Peciu, co se siedzi na czacie, codziennie se wali trzy browce, jest uchachany od ucha do ucha, jest zadowolony z życia. A te baby to tak, życie jest złe, w ogóle o, dajcie mi atencję, proszę, jest ciężko. Jedyne na co chłopy się aktualnie to jest Liga Legend. A tak to taka chillbomba posiadana, nie? Ej, ale właśnie mnie to strasznie wkurza. Ja jestem niesamowicie kurwa zbulwersowany i jestem wręcz oburzony jako kierowca. Bo jak to kurwa jest, że ja jako kierowca muszę każdą świętą krowę przepuścić i muszę uważać na mandaty, a kurwa dzień w dzień widzę szmaty z telefonami kurwa z mordą w telefonie, jak przechodzi przez pasy i ona mandatu nie dostanie kurwa. Strasznie mają takie martwe przepisy. O właśnie, tu mi się coś przypomniało widzowie. Ostatnio jakiś ziomek do mnie napisał na Instagramie, taki wiecie, hashtag hassle w opisie, krypto, jakieś tam piramidy finansowe i ziomek do mnie pisze tak. Słuchaj, Miszo, mam do ciebie zajebisty pomysł na projekt. Będziemy robić crazy rzeczy w crazy krajach różnych europejskich. Ja mówię, czym są crazy rzeczy w crazy krajach? On mówi tak. No stary, możemy na przykład w Hiszpanii, możemy wypisywać do jakichś tinderówek, a potem u nich spać. A ja napisałem tak. Stary, mega gówno koncept. I że mam dziewczynę i tak dalej. On napisał, że no spoko, coś tam. No i to tyle było z jego crazy konceptów. Zakończyła się sukcesem. Dajcie znać, co wy sądzicie o tej dramie i co sądzę? Sądzę tyle, że... No Sajspos ma mordę jak koń, to ja gdybym był takim Central Cee, bym nie miał dziewczyny, to dalej bym się jakoś kurwa by mnie odtrącała. Jak na razie opublikowała ona... Przecież to jest izolatka, faktycznie. Bo Oliwia mi mówiła, że tutaj nie ma sufitu, kurwa. To faktycznie nie ma sufitu, to co to jest za izolatka? Nie no, prawdziwa izolatka to powinna być taka, że ona powinna być na 4 metrach kwadratowych, bez łóżka, kurwa. W takim wiecie, wytłumionym bardzo pomieszczeniu. To jest izolatka prawdziwa, taka wiesz. Żeby ona w tych 4 metrach kwadratowych, żeby jej psycha pierdolała, tak żeby się nie mogła podnieść. Później na swoim kanale zaczęła wrzucać sam content randkowy, a Fausty to się płyta zacięła. Ostatnio na kanale influencerki pojawił się zwiastun serii. Brak kutasa ją... doskwierał. Lift był całkowicie odkryty, a łazienka była kolorowa. Nie, no jak ja miałbym nagrać coś takiego, to tak, zamknąłbym się w izolatce 5 metrów kwadratowych i srałbym do wiadra. Myślę, że bym wytrzymał tak z 26 godzin, potem bym zaczynał mieć miejsce, Ciekawe co Ło i Wojtka będą pisać, jak wrzuci 75. odcinek z przygody w jakimś kraju. Wiesz co, dla mnie najbardziej popierane jest, jeżeli chodzi o Wojtka, to to, że są ludzie, którzy się do niego przypierają, że on robił różne challenge w różnych krajach. Kurwa, ale to tak jakby się przenieść do, nie wiem, Książula, bo nagrywa recenzję jedzenia. Na tym się opierał jego content. Przecież jak Oj Wojtek poleciał do Japonii, to co on tam robił? No challenge, kurwa, nie wiem, rysował jakieś rzeczy dla Japończyków, inne takie rzeczy. No ja wiem, że tam jest dużo innych jakby problemów, ale na tym się opierały jego filmy przez większość czasu. No to nie jest stricte film, nazwijmy to, o podróżach, tak? Bo jak ja chcę pooglądać jakościowe materiały, jeżeli chodzi o podróże, to odpalam Planeta Abstrakcję. Moim zdaniem jest to najlepszy kanał na polskim YouTubie, jeżeli chodzi o podróże, no. Bo to, co robi Borys i Aleksandra, chyba ona była, no to to jest top of the top, jeżeli chodzi o content podróżniczy, a nie jakiś Oj Wojtek. Ciekaw jestem, jeżeli chodzi o Oj Wojtka, patrząc na aktualny odbiór, jak to wygląda, jak to będzie wyglądało za jakiś czas, no bo ten jego projekt tej podróży po całym świecie, to tam było chyba 5 milionów złotych, tak? Jakby koszta. No ciekawe, czy, nie wiem, 150 film, czy będzie wychodził na zero, czy będzie zarabiał na tym. Trudno jest mi powiedzieć, bo to jest generalnie odważny projekt. Już w pierwszym odcinku możemy zobaczyć płaczącą Faustynę. Jak sama powiedziała w odcinku, bardzo brakuje jej kontaktu z ludźmi. Nie, no co na internautów nie jest to normalne zachowanie. Oczywiście, że nie jest. Myślę, że każdy z was w życiu mieliście taki moment, k***a, jestem tego, bo jestem, no, mogę być prawie pewien, że każdy z was w życiu miał taki moment, że nie mieliście siły wyjść, k***a, z łóżka i spędziliście z 2 dni bez, k***a, żadnych kontaktów międzyludzkich i przeżyliście. A typiara nie dostała, nie odezwał się do niej nikt przez, k***a, 6 godzin i ją popierał. No niepoważne to jest dla mnie. Seria to żart. Dorosła kobieta... Chyba, że może jej tak odjechał, bo nie miała TikToka pod ręką i nie mogła mózgu stymulować co 3 sekundy scrollowaniem. No to spoko. Co to się nie odpierdala? Witamy w twitchowych wiadomościach. 1, 2, 3. Bungie. Stop! A! Mega nie! Własnego czarnoskórego kumpla, który robił content i był mega skoczny i robił triki. 1, 2, 3. Ale faktycznie skoczny. O k***a! Myślę, że ograć Ulfika w kosa to nie jest jakieś mega osiągnięcie. Nawet powiedziałem, że wyzwanie. Wydaje mi się, że co drugi paralityk by to zrobił. I wlewać je bezpośrednio do otwartego paszczaka. Obrzydliwe i obrzydliwe. Niehigieniczne. Czerwona karteczka. Jakie mam majteczki teraz na sobie? Te od Trendhim, co dostałem, są takie wygodne. Jak padała mu już bateria, to pokazał słonia i jakiegoś prosiaka na odczepkę. Patiro. Ty będziesz Patiro. Ty będziesz Patiro. To jest Patiro. Ui, ui, ui. Ui, ui. To jest Patiro, to jest brusik. Aż się przypomina urbex ze szczurem. Żółta karteczka dla Chipsona. Tazy więc... A czemu jakiejś fajnej dupeczki mu nie zamówią chociaż raz? Czemu jakiś nie ogarną mu dziwki po prostu, żeby miał chociaż trochę od życia? Któremu nie podobały się jego... Nienawidzę tego p***nego Orange, wykupiłem internet stale od 2 miesięcy średnio co 5 minut na 10 sekund. Słuchaj, ja mieszkam w wielkiej olsztyńskiej metropolii i mi ten Orange internet działa, człowieku, jak natura chciała. Wy mieszkacie w jakiejś wypizdowiach, gdzie macie infrastrukturę internetu skonstruowaną kurwa z patyków i kurwa taśmy, to się nie dziwcie, tak? Olsztyński Orange to jest kurwa stabilniejszy niż internet w NASA. I takie są fakty. Znasz mnie, lubię palić jazz. Znasz mnie, nie lubię, kiedy pada deszcz. Co kiedy nie rozumiem, muszę to ogarnąć w nos. Często męczy duszę, to miglow nocy, to blok. Tu chłopaki na dole, dalej śliscy idą na oś. Ja z góry widzę wszystko.